Zobacz, ogień, zobacz. Masz ten, ziemniaki? Jakąś kiełbaskę byś mógł... O! Cyk. Spotkałem dziewczynę, ona patrzyła mi prosto w oczy. Powiedziałem jej, że już dziś nie nic nie zaskoczy, oczy. I wyruszyliśmy razem w dziką krainę, bo poznałem dzisiaj rano bardzo fajną dziewczynę. I było lato i błękitne niebo. Wow, yeah. Pokochała mnie, ale potem mnie zostawiła. Taka fajna była, potem mi została po niej tylko kiła i mogiła. Chcieliśmy mówić o TVP i powiemy na pewno coś o TVP, ale tak naprawdę dzisiaj powiemy o... Ale też ustalmy od razu zasady, że jeżeli ktoś się będzie śmiał z TVP, to raczej to będę ja. Myślałem, że będą takie zasady, że jeśli ktoś się będzie śmiał z TVP, to wylatuje z tego programu na zbity pysk. A z TVP nie można się śmiać, Karol. Z TVP się wylatuje na zbity pysk jeszcze łatwiej. Zobacz, i na Donaldzie to jest przypisane do katalogu Lewica. TVP zaczyna promocję swojego hitu Zenek o Martyniuku, naszym polskim Kanye Westie. A czemu polskim Kanye Westie? Nie mam pojęcia. Może dlatego, że ktoś jest nawrócony. Well, I know that God's been calling me for a long time and... To wygląda jak taka czeska komedia, bo ten Zenek jest z koroną. Tak, Zenek. Wygląda jak Żenek. W kinach od 14 lutego, czyli w sam raz na walentynki. Na walentynki, jeżeli nienawidzicie swojej drugiej połówki. Nieprawda, Mon, idziemy! A zgadnij kto to? Święty Mikołaj. Nie, Święty Walenty. Mam dla ciebie prezent na walentynki. Nie, wiesz, że ja nie lubię prezentów. Ale mam dla ciebie prezent, niespodziankę. Jaką niespodziankę? Jesteś gotów? Nie. Przed tobą jest laptop, jak ci odsłonię, to zobaczysz tam plakat filmu, na który cię zabieram do kina na walentynki. Czy to jest z Tomaszem Karolakiem? Nie. Nie? Uwaga. O nie! Przecież tak kochasz Disco Polo. Powiedz, że nie kupiłeś biletu. Kupiłem do Cinema 4D, żeby się jeszcze wszystko ruszało. Cinema 4D to przygotował ten salę z rewelacyjnie. Będzie tak czuć zapach grilla, kiełbasek, piwa festynowego i Disco Polo z Zenkiem. Idziemy na walentynki, Włodeczku, cieszysz się? Nasza miłość rozkwitnie. Film jest produkowany w całości przez TVP. Karol powiedział, że to nie przypadkowo, bo prezes Kurski jest wielkim fanem Zenka. Jest fanatykiem Disco Polo. Disco Polo, a i Zenka też. Jest fanatykiem Disco Polo. To pierwsza samodzielna produkcja telewizji polskiej, tak? Inspiracją do powstania filmu była biografia Martyniuka, czyli to jest oparte na faktach. Mam pokazać prawdę o fenomenie Disco Polo i ukazywać drogę wokalisty do sukcesu. Jak to jest możliwe, że to jest pierwszy film samodzielnie wyprodukowany przez TVP? No bo oni zawsze robią koprodukcję, a ja wiem, ale po tylu latach? No bo to jest telewizja nie zajmuje się filmami. Tylko co, puszcza reklamy. Cały zarząd siedzi. Wszyscy jednym chórem. Od czego jest telewizja? Puszczamy reklamy. Wszyscy tak puszczamy, a w przerwach na reklamy, co? Coś tam leci. Aha, dokładnie, tak było. Reklam. A kiedy jest wolna chwila i nie ma tego, to co? Znowu reklamy. No, dziękuję. Koniec zarządu. Obstawiamy. Reklamy? Będzie lokowanko. No, czego może być lokowanie? Ten dyskretny zoom na torebkę apartu. Czy wyjdziesz za mnie? I tutaj zoomim kamera. Czy dobrze widać apart? Czy logo błyszczy ładnie? Obok siedzi pani product manager z apartu. Zróbmy dubelka, proszę, dobrze? To płaciliśmy 100 000 za ten placement, więc ma być tak, że wszystkie laski nie widzą swojego ślubu bez apartu na pierścionku. Jeszcze raz. Zobacz, jest prezes Kurski na planie. Widać kto miał już wiele zdjęć z fanami i w sumie go już tam rybka, a kto jest realnie szczęśliwy. Widać to, widać te emocje, że jest szczęśliwy pan Jacek. No. I dobrze, że jest szczęśliwy. Ja jakbym się spotkał z taką wielką gwiazdą, którą bardzo bym chciał spotkać. Z Pearl Jamem byś nie chciał? Ale właśnie, to już by nie było to samo, co za starych lat. Ale on jest jeszcze starszy ode mnie, Kurski, ja się cieszę. W sensie, bo jak miałem 20 lat, to bym się autentycznie pewnie trząsł, jakbym się spotkał z kimś. No ale byś wpadłbyś na niego tak przypadkiem, tak cyk, pyk. Właśnie nie, nawet jakbym go spotkał, to bym nie podszedł. No ale byście siedzieli na przykład razem obok siebie w samolocie. Myślisz, o, wracam sobie do Polski, to się może wydarzyć. Z lewej strony coś cię strasznie wkurza, a obok ciebie typ tak... Jakbym siedział już obok Diego Wedera już w tym samolocie i bym nie miałbym już ucieczki stamtąd, i bym siedział tam obok niego, to bym zagaił i bym powiedział faktycznie, że słuchałem twojej muzyki i to dużo dla mnie znaczyło. Masz te organki jak gitarę? Mogę ci zadać pytanie na poważnie? Możesz. Ty w ogóle lubisz starą, dobrą polską muzykę, prawda, Włodeczku? Już nieraz to przyznawałem. Nieraz to przyznawałeś. Ale no. Mamy wielu wybitnych artystów polskich. Maryla Rodowicz, Perfect, Lady Punk, Republika. O ilu spośród nich zrobiono wysokobudżetowe filmy, zwłaszcza o takich zespołach, które już nie istnieją i mają zamkniętą historię i można faktycznie opowiedzieć. Dla mnie to jest walidujący się trochę argument, że zespół Disco Polo, którego fanem jest prezes telewizji publicznej, dostaje finansowanie na zrobienie filmu o nim. Wiecie, jaki chętnie bym film zobaczył w sumie? O ONA. Jak werbowali młodą Agnieszkę, jak bardzo chętnie bym obejrzał. Właśnie w tamtych latach i jak to jej życie się tam szybko zawirowało, gdzie były zakręty, gdzie były złe decyzje. Taki bym obejrzał. Chodzi o to, że gdyby było na przykład już 7 filmów robionych polskich artystów i byłby ten, to on by cię tak nie radził wtedy. No oczywiście, okay. Tak. Przed chwilą mówiliśmy też, że to jest pierwsza produkcja w 100% TVP, a to są nasze pieniądze. Nie, to nie są nasze pieniądze. To nie jest nasza telewizja, to jest telewizja pana Kurskiego i on sobie zrobi, on sobie robi z nią co chce. On ma taki wielki portfel? Tak, jeśli on ma ochotę sobie zrobić film o Zenku, to on sobie za nasze pieniądze ma prawo zrobić. Ma prawo zrobić taki film. Zapomniałem. Jeśli chciałby robić zupełnie inny film, to też ma prawo za nasze pieniądze robić ten film. A to jest w ogóle super być prezesem TVP. Teraz przychodzi do ciebie ktoś od budżetu, no bo ty nie jesteś od budżetu, nie? Ty jakby jesteś. Ty dostajesz ten budżet. Tak, i na przykład mówią ci, panie Jacku, na ten rok po zamknięciu zostaje nam na przykład jeszcze 5 milionów złotych. I za te 5 milionów możemy zakupić licencję na jakiś znany talent show do TVP na przykład. Możemy spróbować zrobić swój program kolejny do TVP. Ryzykowna opcja, możemy spróbować zrobić film. 5 milionów złotych. Na polskie realia to są totalnie pieniądze, za które się robi filmy. O, to zróbmy film. A o czym? I tutaj, prawda, naprawdę pan pyta. Twe oczy, oszalałem. Casting musiał wyglądać na rolę Zenka Martyniuka. No! I pan prezes Jacek Kurski tam pewnie był. No, to zaśpiewaj nam. No, przez te oczy, no. Raz, trzy i... Przez twe oczy... Nie, ta tonacja w ogóle. Następny. No. Powiem ci, Karol, tak. Napaliłem się na ten film o ONA. Ten, którego nie ma i nie będzie. Nie wiadomo, czy nie będzie. Jezu, to ty go zrób może. Karol, ale ty mi szczerze odpowiesz, bo ty siedzisz w tej kulturze, mocno jesteś zakorzeniony w niej, wiesz o co chodzi, tam poruszasz się biegle w tych neologizmach w ogóle i tam nowinki takie kulturowe nie mają dla ciebie tajemnic. Powiedz mi, Karol, o co chodzi z Zenkiem właśnie? Czemu ludzie piętnują Zenka? No bo nie musimy tego mówić, że kultura Disco Polo pewnie tą wyższą kulturą nie jest, nie będzie i nigdy nie była. Dla ludzi jest w porządku i nikomu krzywdy nie robi. Nie? To coś jak kabarety. Stwierdzenie, że kabarety krzywdy nie robią, jest bardzo odważne. Myślałem, że powiedziałeś, że stwierdzenie, że kabarety są jak Disco Polo, jest odważne. Nie, że kabarety krzywdy nie robią. Moim zdaniem kabarety dużo bardziej niż na przykład, mimo iż bardziej wulgarne, ale też bardziej wysublimowane w treści stand-up, kabarety bazują w sumie na powielaniu najchłopszych stereotypów, jakie tylko są. Chłop za babę przebrany i w ogóle a baba to, a baba tamto i że ksiądz to skąpy, policjant to chleje i w ogóle a lekarzowi się nie chce leczyć, polityk kradnie i to jest w ogóle kabarety, można by rozpisać takie podpunkty, spisać, to są już kabarety, to są, na tym musisz grać, to będą kabarety wtedy. Dla mnie to jest już szkodliwe. Kombajn stoi, robota stoi, no tyż cały stoja. Jak ty stoisz, to ja się boję już. Panie pośle, łatwo się pan obraża? Nie. Naprawdę? No na to jak... Chcieliśmy tylko zauważyć, że proszę bardzo, pan Najsztub był prekursorem wywiadów jeżdżących autem w Warszawie. To jest 2006 rok. Widać tak bardzo po minie Piotra Najsztuba, że to jest jednak rozmowa z tezą, nie? Tak. No. To była ta twoja odpowiedź, tak? To nie jest dobre. Przejdźmy teraz do mojej szarży. Chcieliśmy wam w szczególności puścić jeden fragment, który... Akcja z 14:10. Tak, jest w tytule filmu, proszę bardzo, 14:10. Ale niech pan spojrzy, gdzie przyjechaliśmy. Woronicza, OTP, budynek zarządu, ale na tyle pan chciałby zostać prezesem telewizji? Nie. Dlaczego? Nie, dlatego, że jest pan merytorycznie przygotowany, politycznie odpowiedzialny. Dziękuję, to wszystko prawda. Ale kurde, czuję się z niego kpi po prostu. Natomiast jestem politykiem dosyć czynnym, twardym, nawet takim frontowym. Na 9. piętrze nie powinien być polityk i nie powinien też być Jacek Kurski. Myślę, że uda się znaleźć. No i co się stało, panie Jacku? Obiecuje pan? No ja prezesem telewizji nie będę. No to tym optymistycznym. Optymistycznym akcentem. No, ale wiesz, że pan Jacek w sumie ma z tego wyjście teraz, tak samo pomyślę. Bo niby tu powiedział, że nie będzie prezesem, ale też powiedział zdanie, że na 9. piętrze nie powinien być ktoś polityczny. Mniemam, że w budynku, na który wskazują, na 9. piętrze jest gabinet prezesa TVP. Tak też założyłem. Od tamtego czasu jest nowy budynek TVP przecież. Ale powiedział, że nie będę prezesem TVP, powiedział wprost. Ale ja myślę, że to politycznie to i nie takie wolty się robiło. Jak widzę, jakie wolty robią niektórzy politycy, w sensie, że skrajnie zmieniają swoje poglądy na rzecz innej partii, to takie ciekawe dla mnie. Jak myślisz, to może być powodem? Ja wiem, na czym ty mógłbyś zbić największy kapitał, taki viral, jakbyś mógł zrobić. Polish dad teaches his 3-year-old daughter to dance, how to dance, albo coś takiego. No. To totalnie byśmy taki filmiki mógł siupać i normalnie zbijać kapitał na młodym dziecku. Cyknij na raz, lecimy viral. A o to będziemy mówić w sumie jutro. Właśnie to chciałem powiedzieć. Kurde, teraz mi jutro taki tatusiny odcinek. Także jutro porozmawiamy sobie o wykorzystywaniu dzieci w celach monetarnych. Do tego czasu, zanim nie wybije na zegarach jutro godzina 18, pozostańcie, proszę was bardzo, chociaż na moment. Ale zanim pozostaniecie, to subskrybujcie ten kanał. Trzymajcie się ciepło i bądźcie. Zenek dojedzie. Przez twe oczy, twe oczy oszalałem. Ja tu dzisiaj lekko stronniczy. Zwalniam cię. Zenek Martyniuk, super zespół. Zepsułem ci zabawę?